Witam Was tutaj, cześć, co mam i znasz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Alpejskiej Zacisze, w nawiasie Alpejskie Wioski, scenariusze i od razu ankieta do Was dotycząca live'a, który chcieliście, żeby się odbył i pytanie jest do Was. Kiedy byście chcieli go, aby był? Będziecie mieli tam, ankieta już pewnie się wyświetliła, pewnie tam są opcje sobota, niedziela, poniedziałek. Ja szczerze powiedział, że preferuję poniedziałek, bo wtedy nie ma żadnych meczów i najwięcej z Was mogłoby przyjść. Także pytanie zależy od Was. I kolejne pytanie do Was jeszcze, a to już do komentarzy możecie pisać. Jaki byście chcieli nową serię na moim kanale? I mówię tu z góry, to ma być seria inna niż z PlayStation. Z gier. To może być jakaś inna seria niż z gier. Możecie przemyśleć, co byście chcieli, żebym pokazywał jeszcze na tym kanale. Dobrze. A teraz przechodzimy do naszego miasta. Metro. Raz zapomniałem już o tym metrze. Tak, my tu mamy te metro nasze. Które nie jest zbudowane. Tak, mieliśmy wybudować stąd. Tu. Widzę, że nawet mamy tyle pieniędzy. Gorzej z tym, że tutaj się zbytnio nie chce wybudować. Czemu żeś się tu nie chcesz zbudować, no? Że weź, żeś... O, dobra, poszło. Gdzie jest nasze miasto? A, tu jest nasze miasto. Okej, nie chcesz tak pójść. Dobra, to stąd tu i kit z tym, tak? Dobrze zrozumiałem twój przekaz i kit z tym. O, było blisko. Jest, dobrze. I mamy podłączenie, jej! Dobra, mamy podłączenie, to sobie od razu... Czekajcie, podciągnijmy tutaj stację metra. Czyli mianowicie, bierzemy stąd i ciągniemy sobie tu. Jej, wszyscy się cieszą. I tym tu dajemy przystanek w drogę powrotną. Ja też się cieszę. Tylko trzeba wam tu włączyć stację. To wam się już mniej podobało. I teraz jakieś metro tu może jakieś przyjedzie. Dobra, dalej. Teraz trzeba tu przez tą wodę przepłynąć. To może być mniej sympatyczne. Ale zaraz zobaczymy. O, nie jest aż tak źle. 5000 w jedną. Okej, nie możemy zejść poniżej zera, to jest ważne. Tu też sobie pociągniemy do tą stację. Proszę bardzo. Jedziesz sobie tu metro. Tam ci się cieszą. I jedziesz też tu. Dobrze, włączmy sobie tutaj stację. Coś tu się fajczy. Coś tu konkretnie nie pykło. Czekajcie, gdzie jest najbliższa straż pożarna? Ej, my mamy jedną straż pożarną? Nie, mamy dwie, ale... Okej, trzeba zainwestować mi tu straż pożarną, bo... Na pewno nie mam dobrego pomysłu, jak daleko stąd jedzie. Właśnie, czekajcie. Zanim powinniśmy zacząć grę, powinniśmy zacząć sobie w cele. Okej, mamy 31 tysięcy na 250 tysięcy. To nie brzmi dobrze. Ale lepsze niż nic. Z tramwaju wkroczy 168 osób. Z metra póki co 21, ale to jest nieaktualne na pewno. I 438 z autobusów. Jacyś turyści się zaczynają pojawiać. Prawda, gasić to ludzie, gasić. Dalej, kolejna stacja jest już trochę dalej. A ponieważ... No właśnie, brak funduszy. I ja bym tutaj sobie tu jeszcze postawił gdzieś stację. Do tych nie będziemy ciągnąć, bo tym spokojnie te nasze tramwaje wystarczą. Kup nowy kawałek ziemi. Nie dziękuję. Słuchaj, na razie... gdzieś tu sobie stworzymy dzisiaj nową dzielnicę dla ludzi. Jeszcze nie wiem gdzie. Ale gdzieś trzeba ją będzie wcisnąć. Dobra, teraz jedziemy. Jakby coś, bo wy tego pewnie nie widzieliście, bo wam tego nie pokazałem. Nasze miasto już tutaj raz zbankrutowało. Znaczy, scenariusz poniósł piasek. Ten zapis filmu po prostu musiałem usunąć i kropka. I nagrać od nowa. Raz. Policja... Tak, ci mają najwięcej, tu widzę, że... Co jest z edukacją w naszym mieście? Tak trochę do kitu.
Dobra, tutaj na razie dajmy im miejsce do budowy tych ludzi. To będzie chyba dobry pomysł. Bo gdzieś muszą się budować. Co nie? Tak, normalnie będziemy tutaj wydobywał teren, ale w związku z tym, że tutaj jest to tak pochyłe, no to i jest to scenariusz, w którym chodzi głównie o foce, no to nie. Dobra, i dajemy wam domki, z tym, że bierzemy sobie wybierz. Budujcie się. A co z naszą wodą? No będziecie mieli problem. Jego mieli nie podciągnę. Ale ogólnie nie jest źle. Co nagle tutaj się nawet zaczęli powoli budować. Tak, trzeba nie pomyśleć o tych służbach. Czy chociażby te drogi trochę, żeby poulepszać. No nie wiem, puścił mi tu autostradę pomiędzy tym i tym, ale tu nie o to chodzi. Dobra. Budują się. Budują się. Pieniądze. Tak. Chyba kupimy kolejny kawałek ziemi tutaj, żeby tu dalej budować sobie. Jak tam nasz wjazd do autostrady? Okej, jest całkiem dobrze, nie ma dużych kotków i tu nawet widzę, że nie ma świateł. Fajnie. Z tymi tramwajami. To jest akurat dobre. Tam mnie się podoba. Tu są światła. I taksówka Fris. Taksówka Fris. No. Aha. On naliczał koszty. Widzieliście to? Musiał się tyle razy nakręcić, aby naliczyć odpowiednie koszty. Co za taksówka. Dobrze. Podłączmy to sobie. To metro. 5 tysięcy. Proszę bardzo. Włączmy sobie kolejną stację. Wiem, że wam się to nie podoba, ale spokojnie, to tylko chwilowe. Że wam się nie podoba. Tu. O, jacy zadowoleni teraz. Muzyczka też jest fajna. Taka z lat 90. Nie wiem, wam może się mniej podobać. Domyślam się. Okej, okay, nie. Dobrze, zaraz tam sobie pociągniemy. Czy dużo ludzi korzysta z metra? No, ktoś tam wchodzi. 288, ej! To na metrze to my sobie nieźle nabijemy tutaj w Polsce. Ile ludzi z tej linii korzysta? 213, no to będzie pewnie mniej. A z Bambajów? Jak ktoś nie jest warszawiakiem, to może nie wiedzieć, chodzi mi o tramwaje. No, 72, ale to 100%... samochodów prawie usuniętych. To jest lepszy chyba rezultat. A ta wewnętrzna linia? No 15, trochę mniej. To jest przy tym jest trochę gorzej. Jak tam wysypisko? Powoli się zapełnia. Powoli na szczęście. Dobrze, mamy wystarczająco pieniędzy, aby pójść dalej. Dzisiaj jest i tak pół biedy, bo włączyłem stoper. I trzeba jakieś tu imparki poustawiać. To też widać. Dobrze, przeciągamy sobie przystanek tutaj. I dajemy tutaj stację. Dobrze, co z parkami naszymi tutaj? Na przykład taki. Tu ogólnie jest kit z parkami, widzę coś. No to kiepsko. Okej, okay, dobra, jak wejdzie... Czekajcie, można sobie zerknąć trochę na mapę. Tutaj. O, tu jest jakaś dolina. To tutaj sobie. Chociaż tak na wyżynie. Też byłoby fajnie jakąś. Może gdzieś tutaj. Tak. Gdzieś tu sobie zrobimy jakąś nową dzielnicę taką. Tu jest fajna górka. O ty, panie! Tylko nie wiem jak oni by tu wjeżdżali. Tu by się przydał. Nie wiem co tu by się przydało. Ale jedno wiem, na pewno. Tutaj coś zrobimy na tej górce. To już jest zarezerwowane dla mnie. Brak prądu, co jest ludzie? Zaczyna brakować prądu. A mam niewystarczająco funduszy na elektrownię. Świetnie. Poczekamy chwilę. Poczekamy, zobaczymy. Dobra. Ludzie się wybudowali i zapełnili nam cały popyt. Świetnie. Zysk 8000 na tydzień. Też jest dobrze. Prądu wiem, że nie macie, tak? Za chwilę się tym zajmę. Potrzebuje 19 tysięcy.
Lepsze to niż 50. Ale falowań z tego co pamiętam tak, daje do 20, a to daje do 40. Czekaj. Tak, to kosztuje. Nie, to się mniej opłaca. Tak. To można dla zabawy sobie postawić. O, energia 2. 0. Tu jest coś. 4. 9. Nie, to nie dla mnie. Taka elektrownia. Dobrze, już prawie mamy 19 tysięcy. Mamy 19 tysięcy. Dobrze, wiecie co? Postawmy tam elektrownię może w jakimś innym miejscu. Może w zacisznej naszej tutaj. Tak, to będzie świetne miejsce. Bardzo macie elektrownię, nie ma ludzi na prąd. Okej, dobra. To tak. Mamy tutaj tam drogę. My sobie tutaj ją podciągniemy. Tylko to na zachę... O, żeż! Będzie kosztować. Dobra. Brak funduszy. To chwilę poczekamy sobie. Ło, panie, ale... Ale to jest droga. Tak, to trzeba nie puścić tramwaj. Pewnie stąd go spuścimy sobie na dół albo coś. A jak ten tramwaj zarabia? A ty do turystów możesz trochę podwozić. Tutaj to jest niezłe... Wolanie turystów może być. Nie, jakby tylko się odpowiednio tym zaangażowało. O, tutaj możemy jeszcze wam trochę dać miejsca. Nawet może dużego. Tak, trochę. I... to tyle? W sumie to nie widzę tutaj zbytnio duże miejsca na budowę. Ta droga tam trochę wychodzi jakoś tak dziwnie, ale... O, dokładnie. Tu już nic nie zyskamy na tym. Tu jest ewentualnie trochę jeszcze miejsce. Tu coś można by wybudować. Czemu to kosztuje tak dużo? No. Czy tu jest nasza dzielnica? Czekajcie. Jest dzielnica. Świetnie, no to dajemy tutaj jeszcze trochę handlu. I tu się spokojnie możecie budować. Tu już dajemy ten grubszy, żeby nam to ładnie poszło. Widzę, że te autobusy tutaj zasuwają na sam koniec. Dobrze. Znaczy, no, mniej dobrze, ale... Tak, i my tą górkę sobie pociągniemy dalej. Kiedyś, może. Nie wiem. Dobrze, no i tutaj sobie zaczniemy budować naszą nową dzielnicę. Ona będzie dosyć taka prosta. Będę o to chodzić gdzieś od niej właśnie prosto do drogi. Taki mam pomysł. I żeby nie było korków. To też by się przydało. Okej. Okay. Dobra, i tu na razie z takim małym fragmentem sobie zaczniemy. Tu sobie stworzymy na tej górce mniej więcej. Dzielnie. Świetnie. Możecie pisać w komentarzu, jak ma... chcielibyście, żeby to się nazywało. I dajemy do miejsca dla domów. Jakby ktoś chciał się przypadkiem wbudować. Na razie w to wątpię, ale... Dobra. Okej, okay, jest. I dalej... Stąd pociągniemy sobie... O Boże, ile te rudy będą kosztować tutaj. Na samych rudach to mi tutaj się trochę zejdzie. Czemu nie mogę stąd pociągnąć rudy? Why? No, a to dotąd. Co do prądu, będzie podobny problem. Zastanawiam się, czy po prostu... Nie, dobra, po prostu mamy jedne te elektrownie, to już tak zostajemy przy nim. 2000. No, to trudno. A tu chodzi o to, że są daleko. Dobra, i transport. Autobus. Stawiamy sobie to. O, tu dwie linie jeżdżą autobusowe, ty. No podwójne. Czekaj, nie, damy ich sobie na jednym przystanku, nie będę. Tu jeszcze na pewno za jeden przystanek by się przydał.
Czy oni się zatrzymują w tych samych miejscach, czy mi się wydaje? Tak. A, no to dobrze. I tu z drugiej strony. Dobra. Ten przynak sobie na razie może przesuniemy tutaj. I ten. Nie, nowej linii na razie tutaj nie tworzymy. Czekaj, ty, weźcie się mi się tu przesuń. Nie ma przystanku. Boja. Tu będzie. I tu będzie. Będziecie sobie trochę inaczej zawracać. Okej. I tu z jednej przystanek jeszcze będzie. Dobrze, budynki się powinny tutaj teraz zacząć budować, bo jest popyt. Nie wiem, czemu się jeszcze nie zaczęli budować. Może trzeba jakąś szkołę postawić czy coś, żeby zachęcić ich tu. Macie szkołę. Nie wiem, co jeszcze tam mogę postawić. Park. Ile kosztuje? 1000. Dobra, 1000 to nie jest dużo. Chociaż na tym scenariuszu to jest dużo. Dobra. Jest, zaczęli się budować. No mówiłem, trzeba było coś postawić, bo tak to by się nie zaczęli to nigdy budować. Dalej, mieliśmy postawić straż porządną, ale Hana cały czas na to nie stać. Czy mamy te helikoptery? Nie mamy. Okej, okay, czemu tu nie masz wody? A, no tak. Pociągnąłem tą wodę, ale tak trochę... bez logiki. Dobra. I damy ci tu od razu... kolejny segment drogi. Dobra. Prądu zaraz nam zacznie brakować, więc od razu go pociągną. Bardzo macie prąd. Cieszyć się. Dobra, daj mi tu zaraz wybierz. Będzie prościej. I dajemy sobie tych wzór ludzi, żeby się budowali. Co do przystanków autobusowych, na razie jest dobrze. Chociaż ja bym się zastanowił. Tak, puśćmy to sobie ich tutaj do środka. Ja, to nie będzie zły pomysł. Całe te przystanki są trochę blisko. Ale ten można przenieść tu. Ten można przenieść tu. Tak, więc trochę dużo przesuną tych przystanków. Ten z tej małej drogi można wysunąć. I ten tutaj. No i ten dzięki temu można trochę przesunąć tutaj. Wielkie przesunięcie. No i że chcesz przesunąć, a przesunąć się nie chce przesunąć. Tak, na razie to są tylko autobusy. Dalej, co tu by się przydało? No metro by się im tu przydało. Taksówki, baza, stacja taksówek. Trzeba nową bazę swoją nogą postawić. I stację metra. To gdzieś tu będzie centrum, bo tu już szkoła, co nie to pasuje. Na razie sobie wyłączymy. Okej. I obok tego trzeba im tu biura wyznaczyć. Więc ciebie tu nie ma. Ciebie również. I ciebie też. Tu będą biura. Bo biura nam tu się przydadzą. Przy okazji przemysł sobie wypełnimy. Chociaż przemysł ten tychanie sobie dał tu. Czekaj. Więc z przemysłem też sobie tu polecimy. Bo ten przemysł nam trochę daje pieniędzy. Trochę. Tu się coś nie chcę budować. Nie macie wody. Czy nie mielibyście, gdybyście się zaczęli budować. I może jako pokusę damy wam tu jeszcze jakiś park. Nie wiem. Czy coś. Jakiś mały park. 2500. Mały park 2500 jest. Wystanę, zobaczę. Tu było dobrze. Okej, okay, to macie tutaj park. Może zacznie się budować. Co z tą stażą porządną? Nie, nie macie jej cały czas. Dobra, trzeba im tu postawić tą staż. Będzie od tej strony ich tutaj pomagać. Trzeba tylko trochę chwilę poczekać, aż będziemy mogli. Wiem, że tu jest ten metro, trzeba podłączyć się, ale to kwestia czasu. Tutaj wam brakuje wody. No tu może wam brakować wody. Wy tu macie przepiękny widok. Ale widzicie, że nie macie jak tutaj dojechać turystów. Szczególnie nasze miasto ma mało turystów, tak?
ale na metrze już trochę zarabiamy pewnie. Dobra. Jest 13 tysięcy, straż pożarna chyba kosztuje 12. Remiza, no 12, idealnie. Od głównej drogi będziecie szybko wyjeżdżać. O ile mi się uda was postawić przy głównej drodze. Udało się, świetnie. Dobrze. No i możecie stąd już latać. Czy jacyś ludzie może czekają na przystanku? Na tramwaj? Może. Może nie. Z metra korzysta dużo ludzi. Czekajcie, dużo nam się udało? 45 tysięcy, no to chyba trochę ruszyliśmy. Czekajcie, sobie zrzut ekranu, teraz już było 45, zobaczymy, nie będzie pod koniec odcinka, czyli za jakieś parę minut. Dalej, tu się ciągnie. Tu jest ten wjazd, aha. Okej, okay, widzę, że ten przystanek tutaj w tym miejscu nie jest dobrym wyjściem. Przesuniemy go sobie tutaj. Będzie trochę lepiej. Bo ile w tą stronę jest dobrze, to w drugą już tak gorzej. Tak? No, wjeżdżasz, wjeżdżasz. Dobrze. To to jest dobrze. Teraz zastanówmy się, ile będzie kosztować nasz taki ten tunel dotąd. 14 tysięcy, o ty panie. To nie jest mało. Na pewno trochę ludzi będzie korzystać z tych przystanków. O ile ktoś zacznie korzystać w ogóle z autobusów tutaj. Póki co widzę, że im się podoba, że żyją sobie sami swoi. Podstawówka też jest no nie najlepiej. To pasi. Autobus, ile masz ludzi? Całe 3! I zresztą na przejazdy samochodem 100%. To jest dobra wiadomość akurat. Czekamy sobie do tych 14 tysięcy. Wybudowała nam się tyle te biuro w ogóle. Świat bankowości. No coś tam jest. Biuro turystyczne, o to może być. No ba, tutaj się powoli, powoli budują. Dalej. Dajmy tu sobie kolejny zjazd z tej drogi. Zbyt duża wysokość dla gruntówki. Co to jest? Okej, okay, nie pytam. A, tu bardzo wyraźnie wchodzisz na tą dzielnicę. Ciekawe, ciekawe. Nie powiem, nie powiem. Ty się zaczniesz budować stąd, tu. Tak? Przy okazji to. I to. To będziesz ty. No może poza tym małym kwadracikiem. Dobrze, ludzie chcą się budować. No to świetnie, powiem tak. Powiem w skrócie, to ja się cieszę. Gorzej co do tej drogi, czy się cieszy, tu nie wiem. Dobra. O! I z tą drogą można już trochę gadać. Dobra, jest. Mamy to. Okej. Okay. Takie dziwne coś, ale jest to coś. I tutaj się będziecie budować. Widzę, że będzie problem z zamalowaniem tego, więc sobie weźmiemy pędzel. Bardzo budujecie się. Tu sobie byśmy postawili jeden park. Ten kosztuje 1000. Idealnie się zmieścił w mieście. Jeszcze tylko woda. Wodę sobie podciągniemy. Może jakoś zajęte przez to niby. Stąd tu. Dobrze, metro tu im się na pewno przyda, bo to widać. Autobus, okej. Okay. Wiecie, my tą bazę taksówek trochę przesuniemy, bo ona tutaj jest trochę nie wypałem. Gdzieś koło metra. Może być tu. To będzie lepsze miejsce. Przy okazji tu trochę jeszcze budynków budujemy. Dobrze, jest 15 tysięcy, co oznacza, że powinniśmy być w stanie wybudować kolejny kawałek naszej trasy tramwajowej. Metra w sensie. Dobrze, pociągnijmy sobie stąd przystanek. Zadowoleni? Zadowoleni. Ja też się w sumie cieszę. Włączamy. I świetnie. Z tym, że ja tą linię stąd jeszcze pociągnę też.
O, proszę bardzo. Dobrze, i sobie zerknijmy, bo 45 jest 49, dobra, nie, to chyba... Chociaż mamy już 105 tygodni. Okej, okay, metro nam dużo daje, ale jest kolejny kamień milowy. I 25 minuta odcinka. Zakaz wysokiej zabudowy, pociągi. Ile kosztuje stacja? Mamy 55 tysięcy? Wow! 45 tysięcy kosztuje stacja. No to chyba my pozostaniemy przy metrze, wiecie co? Chyba tak. Metro nam tu spokojnie wystarczy. Dobra. Rozwinijmy sobie taką tą dzielnicę. Wiem, że pociągi są fajne, ale... I tak z pociągu, z tego co pamiętam, dużo ludzi nie korzysta. Co jest? Zbyt stanowe zbocze. Jak zbyt stanowe zbocze takie, to gruntówka. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych, tak? A ty tu co? Ryś się zepsuł. Czekaj, my robimy to od tej drogi. Tutaj. Okej, okay, rozumiem. Nie lubisz mnie. Ja też ciebie nie. Chyba. Co to ma być? I reklamy. Żeby nawet w Cities były reklamy. Chyba trochę zbyt duża odległość. O, proszę bardzo. Idealnie. Dajmy pędzel. I budujecie się tu. Spokojnie. Daje mi się wydaje, że będzie spokojnie. Tu w sumie też możemy dać. Tu ogólnie wszędzie możecie się budować. Tak, tu trzeba nie puścić tramwaj. Może to jeszcze dzisiaj zrobimy. Tylko tak, trzeba wam tu puścić wodę. Tutaj z tym nie ma dużych problemów. Tutaj też nie. Dobra, puśćmy im tą tramwaj. Czekaj, wejdźmy sobie do tramwajów. Tramwaje. I tak. Moim pomysłem jest to, aby tu sobie zrobić krótką pętelkę do zawracania. Tak. I tu widzę, że mi się to nie uda. Tego sobie zrobimy krętną. Okej, nie to nie. I tu zwiast. No ma to nie. Czekaj. Uno momento. Jeżeli my tu sobie zrobimy to tak. Zjazd stąd. Gdzieś tak dotąd i tutaj pętlę. O, teraz będzie prościej. I tutaj sobie zrobimy do zawracania. Stąd. Może być nawet, taki, nawet taka pętla. Widzę, że pieniądze nie zaczynamy zarabiać. Zwolnijmy sobie trochę czas. Dobra, no i sobie dajmy teraz tutaj tramwaje. Dokąd? To jest pytanie. Ja bym bardzo chętnie sobie jakoś tutaj to podłączył. A najlepiej to gdzieś stąd. Czekaj, tu było szło. O, tu idziesz. No. Górska trasa turystyczna tramwajów. To ja rozumiem. To będzie nowa linia tramwajowa. Najpierw ktoś się pyta. Dobrze, jest trasa. Tu trzeba zrobić jakąś pętlę będzie. Kiedyś. Bo tu dużo linii będzie jeździć. Czekaj, tu jeździ. A nie, mamy... Ile jest linii tramwajowych? Bo z metra kosztuje już 405 ludzi, czyli dobrze. Linia tramwajowa. Aha, to są dwie duże, tylko mam taki bardzo podobny kolor. Świetnie. Fajnie. Dobrze. Dajmy stąd. Będziesz jechać. Jedziesz tak, wiem, zaraz trzeba mi kończyć odcinek. Nie ma żadnego przystanka. Jest. Tutaj. Później tu.
tu jest do zawracania krótki kawałek. No i tutaj. Dobra, no i stąd będziemy jechać już. Tutaj obok przemysłu. To mi się spodoba. Tutaj trochę duża odległość pomiędzy tym a tym przystankiem, ale trudno. Tu przystanek, tu sobie zjedziesz spokojnie. I tu będzie kolejny przystanek, będziesz jechać. Tu póki co nic nie ma, to nie będziemy dawać, bo autobus to szybko sobie ruszy po prostu. Tu wiem, że miasto się będzie budować, więc... Ta alpejska wioska, aby alpejski zacisze. Tutaj przystanek. Tu obok parku, jakby ktoś wychodził. No i tu z powrotem będziesz sobie wracać. Tak mniej więcej to widzę. Czyli tutaj. Tu jest ta pętelka, trochę nie pamiętam do czego to ona była dokładnie. A, ona była po to, żeby jakby coś można było przedłużyć tą linię. No to fajnie, że teraz się dowiedziałem dopiero. Może zaraz z tego korzystamy. Czy tu jest duży duch? Tu widzę, że chyba jakiś autobus nawet jeździ. Tak. Ale my to sobie ulepszymy do tylko tramwajowej. Chociaż dobra, tutaj to było nawet... Może być. Niech się tutaj budują te sklepy małe. O, już bardzo. Tu się możecie budować. Może poza tym małym fragmentem, ale tutaj już tak. Dobra. 31 minuta, ok. Rozumiem, trzeba kończyć. Teraz tylko sobie stworzymy jeszcze jedną stację metra. Gdzie? Czy tu jest ta ścieżka? Tak, tu jest ścieżka. No to jak jest ścieżka, to nie ma bardziej kuszącej opcji niż tutaj wbudowanie stacji metra. A mianowicie stąd. No może jakaś jedna linia pociągowa będzie. Tak widzę, bo trochę tych pieniędzy mamy. Stąd tu. O nie, niski poziom naładowania. To zła wiadomość. Dobrze, i tu, wow, ile ludzi tam czeka. Tworzymy sobie nową linię stąd. Tu. I z powrotem. To będzie taki łącznik bardziej. Mamy więc już drugą linię metra. Jej. Także nasze miasto, jak widać, rośnie. Rozbudowuje się. Tutaj jest przystanki. Czekajcie, sprawdzam tego przystanki, czy są wszędzie tam, gdzie powinny być. Tu by się mógł jeszcze jeden przydać. O. Tu są. Tam dojeżdżają. I tu... No powiedzmy. Czekajcie, ja w naszym przemyśle. Nie, przemysł my to sobie zaprojektowaliśmy tak, żeby już nie było problemów na długie lata. Tutaj też będzie potrzebna niedługo nowa stacja metra. Ale to gdzieś się będziemy jakoś gdzieś tutaj. Więc póki co na razie nad tym nie myślę. I tu pewnie też będzie jedna z naszych stacji kolejowych. Jak tam ludzie? 23 osoby. Pewnie... Biorę to pod uwagę, że na razie to jeszcze tak nie działa, dopóki nie zaczniecie z tego korzystać regularnie. O! Jakąś górkę możemy wjechać. No, na razie dotąd. Zastanawiam się, czemu wy tu nie ma ludzi na prąd? Znaczy tą wodę. Mhm. Tu było tak rozplanowane. Okej. Takie opcje mi się podobają. Dobrze. No to ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Dzisiaj sobie zbudowaliśmy głównie metro. No i trochę i stworzyliśmy naszą nową dzielnicę tutaj. Gdzieś wysoko doprowadziliśmy tramwaje. Zobaczmy, jaki jest koniec w celach. Mieliśmy 49, jak robiłem zrzut ekranu. Jest już 54 i to w krótkim czasie. To co znaczy, że raczej nam się uda to zrobić. Choć już minął jeden tydzień. Chociaż trzeba było to sobie dokładnie przeliczyć. Więc z tego co widzę, nie będzie raczej jakichś dużych problemów. Chociaż 350 tygodni, no może jakoś się wydobimy. A pociąg, jeśli skądś puścimy, to gdzieś tutaj jakąś stację. I tu będzie długo, długo sobie jechał. I gdzieś tu się, lecz tutaj bym zrobił stację.
i stąd jeszcze tutaj, bo pociąg idzie szybciej. I że tu sobie na przykład zrobić zakrętkę i tu gdzieś tutaj sobie zrobimy, albo gdzieś tutaj, centrum przesiadkowe, tramwajowe, autobusowe i takie tam. Ale to będzie w następnym odcinku, będziemy robić to pewnie w zwolnionym tempie. Mamy dużo pieniędzy, więc możemy nad tym pomyśleć. Więc ja ze swojej strony dziękuję za odcinek. Jeśli Wam się podobał, zostawcie w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. To będzie chyba świetna minutka. Cześć!